Witajcie, z tej strony po raz kolejny Starkey. I widzimy się dzisiaj w Sekiro. Nareszcie znalazłem chwilę czasu, żeby przysiąść i sobie zagrać to, no. Widzicie, jak to się skończyło. Może w końcu będzie normalny odcinek, a nie tylko te dziwne kilkuminutówki, które ostatnio miałem okazję robić. Rozumiecie, mało czasu, to szkoła, to okres świąteczny. A, dobra, starczy gadania. Mam oponenta, z którym sobie nie do końca radzę. Dzisiejszy cel jest odmienny niż mogłoby się wydawać, gdyż idę do zbiornika właśnie. Aka lokacji z tutoriala. Bo nie wiem, czy zaglądałem tutaj ostatnio, czy coś się pozmieniało, czy nie. Dźwięk chyba dalej trochę za głośny z gry, więc pozwólcie, że jeszcze delikatnie przyciszę. Dobra. Podsłuchane jest, więc chyba się dużo nie zmieniło, chociaż wiecie, ja tam nie ufam temu, że postacie nic nie mówią nowego. To byłoby zbyt dziwne, wręcz. Chociaż może się okaże, że właśnie nic się nie zmieniło, chociaż. Dobra, za dużo tego chociaż. Jednak jeśli tak było, to jedno znaczące pytanie. Jaki byłby sens tego, że odebrali mi tu dostęp? No chyba, że to nie odebrali dostępu, a ja jestem takim szczególnym geniuszem, nie pamiętam, że nawet tego nigdy nie aktywowałem. No, ale mniejsza. Może jest tu coś nowego? A jeśli nie, no to lecimy dalej do pałacu. Prawdopodobnie. Bo nie kojarzę, żeby poza pałacem było coś takiego ważnego. No, oprócz bezgłowych, których po prostu nie lubię. I nie chcę się z nim mierzyć. Dopiero co niedawno widzieliście, jak pokonałem tego, no, podwodnego, więc co mam się męczyć za nadto? Bez jej, teraz to grę znowu zacicha. No, teraz może być. Ej. Hop. I na skróty. Hop. Pewnie tu już byłem, ale i tak warto zajrzeć. Byłem już. Ja bym zawsze musiał tak niefortunnie skakać. Dobra, nie wiem. Chyba się nie dowiem. Dobra. Jedyne, co się pozmieniało, to to, że no, nie ma już tego. No, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale ogólnie tego wspomnienia od Kuro, czy coś tego typu. Idziemy dalej. I gdzie jest posążek? O, tu dobra jest. Okej. I chyba lecimy do wspomnienia. Albo tej całej tego pałacu? Chociaż ja bym chyba preferował wspomnienie. Znacznie trudniejsze, więcej męczarni, ale jakoś tak, nie wiem czemu, moim zdaniem to wspomnienie jest. Dobra, może nie tyle co jest, to powinno być zwiedzone trochę wcześniej. Dobra, tylko gdzie to jest? Tutaj, jeśli się nie mylę. Tak, chyba. Najlepsze miejsce względem tego, do którego chcę się udawać. No nie. Ja to chyba naprawdę nie potrafię niektórych rzeczy zrobić i nigdy się nie naumiem. Niestety nie było podejścia dokładnie tam, gdzie chciałem, ale wielkich problemów mi to nie robi. O ile nie przebiegną tu za mną. Niestety chyba właśnie to chcą zrobić.
Samokrot on. Tam to nie mogli on tamci przyjść, tylko musiał ten. Gościu w szczególnej postury. A dobra. Tak rozwiniętą postacią to oni już nie są problemem. Natomiast to, co mnie tam czeka, to już inne kwestie. Kolejny, jeśli nie mylę, ten cały jednoręki cień. Samotny cień. Dobra, mam. Nie działa? No, a nie, dobra, działa. Czyli tak jak myślałem. Trzeba wykorzystać jego własne psy przeciwko niemu. Dziwne, że mnie nie trafiło, ale szkoda, że nie odbiłem. No, bez przesady. Serio? Po prostu w gorszym miejscu zginąć nie mogłem, prawda? No! Trochę przesadzone moim zdaniem. Raz spadniesz w taki stos i już po prostu nie ma szans przeżyć. Czemu poza tym... O! Ach, muszę bardziej nauczyć się zarządzać polem bitwy. Dobra, walczyć z psami to może. No nie. Ja muszę się skupiać na pojedynczych ciosach tych wzmocnionych. No! Bez... Nie, nie. Ja na tej walce stracę wszystkie ładunki wskrzeszenia. A, no tak. I muszę też nie pozwalać mu gwizdać teraz, bo już... Dobra, połowa walki za mną. Dobra, to pokazuj swoją zmienioną strategię. Dobra. Trochę już... Dobra, nawet nie trochę, a znacznie bardziej. Już potrafię walczyć z samotnymi cieniami. Czym cieniami? Cieniami? Ogólnie z tymi gośćmi. Tylko dwa wskrzeszenia. Ale się opłacało. Pozbyłem się kolejnego minibossa. Dobra. Największy problem chyba już za mną. Aha. Prawie. Dobra. Dobra, wiem jakiego typu to będzie starcie. Dokładnie, drewniana tarcza. A o drewnianych tarczach uczyli na początku gry, czyli póki co do widzenia, gdzie to jest. Dobra, niech będzie to. Dobra, czyli... Okej. No nieźle, umarłem. Ale w sumie wiem jedną rzecz. Tych tarcz nie da się przełamać zwykłą siekierką. Dobra. Nie tak źle odzyskam tą, co... Ten ładunek. Gorzej tylko, że do ogniska jeszcze trochę drogi. Zresztą, nie, jakiego ogniska? Za dużo mocnych dusz.
Ten to będzie znowu wyzwanie za to. Czemu ja nie potrafię dobrze odbić jego ataku? Dobra, nie no, jakoś potrafię. Może nie jest aż tak idealnie, jakbym chciał. Ale wiecie, ja to ja. Ja w rzeczywistości mam zręczność na poziomie minus 1000, więc... No. Nie ma co się dziwić, że tak to wygląda. Tędy się właziło pamiętam w tamtej innej wersji, więc ciekawe co tutaj czeka mnie. Coś pozmienili też, czy nie? Sądząc po sile przeciwników, to raczej nie powinien tutaj wracać. Tak? Są przeciwnicy rzędu pierwszego, czyli inaczej mówiąc, pierwszego podejścia do lokacji. To oznacza, że tutaj raczej nie ma czego szukać. Bo to, co się zmieniło w lokacji, to widać, że jest znacznie trudniejsze. A to, co się nie zmieniło, to po prostu jest. To też nie można tak się odbiec od ścian w każdym miejscu, no ale nie ma co narzekać. Czy jak gra jest dosyć fajna pod względem mobilności. Teraz tutaj. Odpoczynek. I teraz idziemy w stronę pijaka. Fajnie by było, gdyby udało się zdobyć po walce z nim większość... Znaczy, jaką większość? No... Co ja chciałem? A no tak, gdyby udało się po walce z nim... Jak to działa? A, opuszczam dźwięk, dobra. To w sumie... Niech będzie na kontynuując. Gdyby dał to aż 3... Dobra. Podczas tego starcia wiem, co akurat trzeba zrobić. Zamiast palca, którego i tak ci nie będę używał, niech będzie to. Tak, tak, tak. Teraz mogę już walczyć jak równy. Dobra, prawie jak równy z równym. No! Dwa razy nie sparować. To już naprawdę trzeba być mną. Dobra. Ale nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Jeśli uda mi się zrobić kilka czasów kończących nareszcie oponentów, powinienem odzyskać życie. Dobra, wiem, że powinien tutaj być ostrożniejszy, ale... nie. Jest jeszcze... on jako przeciwnik, jasne, nie. Chociaż tutaj to jest akurat pół biedy, bo to jest... zwykły oponent, co jednak... oznacza trochę mniejszą siłę niż w przypadku wersji minibossowej. Chyba nie robi też tych specjalnych ataków. Okej, dobra, jest ich dwóch. W takiej sytuacji to chyba nawet nie będę już myślał o oszczędzaniu, tylko przez płomienie. Do widzenia. Super. Nie ma tak chodzić po sianie, które się jeszcze nie podpaliło, a i tak otrzymać obrażenia od podpalenia. Dobra. Czyli na spokojnie, mam 6 tylko użyć. Nie tyle, ile chciałem, czyli nie 8. Ale mogę wyeliminować ich na spokojnie. I się jeszcze trochę podleczyć. Też na spokojnie to jest pojęcie względne w tej kwestii. Nie chciałem tego robić, powiem wam szczerze. No, ja... nie, ja tu nie mogę umrzeć, nie. Nie zginę, nie na zwykłych oponentach. I tak jestem stratny już w symbolach ducha. Ale nie jest jakiś wielki problem. Dobra. Wszystko, że tutaj tam, że tutaj ta dwójka też jest. Mam jakieś wielkie wsparcie, czy nie, bo już nie pamiętam. Nie, nie wygląda na to. A, czyli to jest ta, czyli on jest tym takim, który będzie zatruł. Dobra,
No nie, nie wierzę, co za pech. Dobra. Oznacza to mniej więcej tylko tyle w takim razie, co... Muszę się go pozbyć jak najszybciej. Jednocześnie unikając pijaka. Dobra. O, gubi pijak. Gdyby nie on, bym pokonał tego białego płaszcza. Dobra, odtrutka w proszku. Gdzie ona jest? Gdzie ta odtrutka? Dobra, wiecie co? Wyciszę mikrofon, żeby się bardziej skupić na bitwie. Dobra, ostrze śmiertelności pomogło. Teraz tylko największe wyzwanie, pokonać pijaka. Jest, nie! Taka po prostu mnie nie lubi, ja to czuję już po prostu perfekcyjnie. Musiało jego po prostu zwabić. Normalnie musiało. Dobra, wiesz co, ja się lepiej wyciszę znowu, bo nie mogę się skupić. Dobra, złapmy go, może uda się zrobić ciosa w plec. Dobra, nie. To ja już się znowu wyciszam, bo jednak chcę być skupiony na bitwie. Dobra, starcie ostateczne, ja nie mam nic, on nie ma nic, to wygra. To się dalej wyciszam. Wygrał pijak. A niestety.
Dobra, wiecie co? Mam już te 20 minut, więc powiem szczerze, czasu też za dużo nie ma. Chciałbym jeszcze trochę posiedzieć, ale no nie mogę, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście fajnie, jeśli nie, to napiszcie dlaczego. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!